Potężna eksplozja w centrum Petersburga w Rosji. Ofiarą wybuchu jest znany rosyjski bloger wojskowy Władlen Tatarski. Agencja Reutera nazywa go jednym z najbardziej znanych blogerów wojennych. Jego kanał w serwisie Telegram śledziło ponad 500 000 osób. Niezależny rosyjski portal Meduza wyjaśnia, że Tatarski pochodził z obwodu Donieckiego na wschodzie Ukrainy i brał udział w walkach po stronie prorosyjskich separatystów. Kawiarnia, gdzie doszło do wybuchu, należała w przeszłości do założyciela najemniczej grupy Wagnera, biznesmena związanego z Kremlem, Jewgenija Prigożyna. Zabójstwo rosyjskiego blogera wojennego Władlena Tatarskiego, znanego także jako Maksima Fomina, może być ostrzeżeniem dla szefa najemniczej grupy Wagnera za krytykę Kremla. Kawiarnia została wynajęta w niedzielę przez organizację Cyberfront Z, grupę określającą się jako informacyjne oddziały Rosji. To na tym wydarzeniu Fomin dostał nagrodę w postaci figurki. Według spekulacji prasowych to właśnie w tej figurce miał znajdować się ładunek wybuchowy.